Witam was bardzo serdecznie w kolejnym już przedostatnim odcinku z serii Devil May Cry. A ja się wczoraj, Boże, wczoraj w poprzednim odcinku namęczyłem. To jest tuż zaraz po poprzednim. Przepraszam. Mówię, masakra i znam. A sobie kupimy to wszystko na maksa. Bogaty jestem, hajs mi nie szkodzi. Hajs mi nie straszny. To sobie kupimy jeszcze, a co? Wszystko sobie wykupmy. Bardzo przydatna w tej misji jest właśnie wyrzutnia rakiet oraz no właśnie Agnię Trudra. Czy ja mam na tym staju? Tak. Tutaj możemy sobie wyekwipować także Quicksilver i Doppelganger. Nie chcę mi się tego pokazywać. Jestem za bardzo zmęczony po poprzednim odcinku. I zdenerwowany. Jeszcze się potem okaże, że nagrywałem dzisiaj cały dzień od chyba tam 13 odcinka i się jeszcze okaże, że nie nagrał się dźwięk. Ale przynajmniej lubię tych przeciwników, bo są całkiem spoko. Są wymagający, ale nie są niemożliwi. Jak na przykład tacy łucznicy, którzy chamsko ciągle odskakują od ciebie. Ha! I dare you, chodźcie. No, właśnie kiedy on tak robi, to nie możemy go zaatakować, bo on się tak jakby chowa. Ale teraz już możemy. Piu, 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 piu! I BOOM! Ała! Ale kurde, mamy dwa pełne paski życia, to jest miazga. Wiedziałem, że mnie nie trafi, tak coś czułem, że nie dosięgnie. Astray! I... Dziękuję. To są bardzo przyjemni przeciwnicy, nie... Oj. Spadek FPS-ów. Znaczy, gra mi trochę przycięła. Są trudni, są wymagający, ale nie są niemożliwi. Nie są upierdliwi, jak na przykład te duchy powietrzne, czy coś tam innego. Dobra. Do boju, drużyno! Tutaj jest specyficzna walka z tymi przeciwnikami, bo nie możemy ich zaatakować. Przenikają przez nich nasze ataki i metodą na to jest... Au. Atakowanie tych szyb. Ale tej akurat, która jest zielona. Ała! O! Teraz oni właśnie zginęli, bo szyber stukłem i właśnie tak to wygląda. Musimy te, w te szyby napieprzyć. Okej. Sorry, jestem troszeczkę skupiony, więc nic nie mówię, ale... Dobra. Unikamy tego jak Polak feministki. Ała! Leżycie. Dobra, hejs się zgadza. To jest to i oczywiście sekrecik, bo Travis zna wszystkie sekreciki w tej grze. Znaczy nie wszystkie, ale większość. Dobra, tutaj jest duża gwiazda witalna, tak więc spokój. I tutaj będzie coś takiego, że na czas będziemy musieli rozwalić przeciwników, bo inaczej cofnie się od... Jest tam klepsydra, jeżeli ona się napełni przed zabiciem wszystkich przeciwników, to od początku będziemy musieli z nimi walczyć. Tutaj na... Au! Niegłupim pomysłem jest eksplozja demoniczna.
jak tych pokonamy od razu, to wtedy będą kolejni i ja ich radzę eksplozją demoniczną rozwalić. O właśnie, na przykład tutaj przyjdą. No chodźcie, chodźcie wszyscy razem, chodźcie wszyscy razem! I BUM! Instant kill? Na dwóch. Na jednym. Warto, jeżeli nie zdążycie ich pokonać, zwłaszcza kiedy oni mają więcej życia na poziomie hard, no nie? To się przydaje. Samsara, to jest... no symbolizuje to czas płynący w kontinuum, coś tam bla bla bla. Nieistotne elementy. Ju! O, tutaj żydko możemy wziąć. Możemy sobie jeszcze połazić i tamte inne żydka pozdobywać dla większej ilości hajsu, ale już mam tu wszystko wykupione, bo trochę pofarmiłem przed odcinkiem chyba 8. I tak, tutaj musimy włożyć samsarę. I zrobię... Sorry, to przewinąłem, ale po prostu tutaj się zmienia przejście do tego przez tą dom. No i idziemy do przedostatniego bossa. Króciutko, wiem. I tak, ogólnie Agnijent Rudra i wyrzutnia rakiet. I nic innego. Wow, ten efekt fali uderzeniowej jest dosyć przyjemny. Mhm. Jedziemy. Jedziemy na Szczecin! Yeah! Staring into a backed-up toilet. Why do you always stick your nose in other families' business? Come on, dude. Don't you have any hobbies? O nie, czy to jest to, o czym ja myślę? O fuj, chyba tak. Dude, my father wasn't so hideous. Can't you tell by looking at me? Zgadzam się. Anyway, that shape suits you better. Let's begin the main event. I tak, metoda jest taka... O, odnowili nam... A nie. Jesteśmy w powietrzu i ciągle atakujemy z tego. Przynajmniej do jego pierwszej fazy. Druga faza sprawi, że będzie super ciężko. I jak robi to, uciekamy. I modlimy się, żeby to nas nie trafiło, żeby to nas ominęło, bo to jest samonaprowadzające i nas uderza. I klepiemy go, i klepiemy go, i klepiemy go, i klepiemy. I uciekamy. O, dobra, ominąłem. Dobra, i teraz są te i musimy mieć wyrzutnie rakiet, bo one tu będą takie cholerstwa. Zobaczcie, w jakich ilościach one są. I jedna rakieta wystarcza, żeby wszystkich naraz obok nas rozwalić. Ale zobaczcie, kiedy one są czerwone i tak się kręcą, no to jest masakra istna. To są małe takie jestery. Dobra. Wszystkie rozwalone, ale to jest masakra. I z powrotem, tak. I w powietrzu, bo w powietrzu jesteśmy najmniej podatni. I teraz uciekamy. A nie, bo jeżeli on właśnie się tak wydziera, tak jakby się strecza, trzęsie, i my go będziemy wtedy uderzać, to wtedy on się zrobi taki żółty i... No właśnie to! O, trafiło mnie to niestety. Widzicie, dosyć ciężko tego uniknąć, bo to jest samonaprowadzające. I uciekamy i dobry moment wybieramy, żeby strzelić z rakiety. Dobra. Gdyby nie ta rakieta, to tu byłaby przesranka dosłowna. I jeszcze duży kombo możemy na nim wbić. Na tym wbić. Dobrze. Spierdzielamy.
O, udało mi się tego ominąć. Spieprzamy? Aha, dobra. Dobra, na spokojnie. Dobra, sweet. Showtime! Nie ma showtime'a. Showtime! O wilku mowa. Au! Kurde, dosięgnął mnie tym. Dobra. Ucieczka, ucieczka, ucieczka! O, dobra. Jest! To retrieve my power. You can't handle it. Look at you, making a big dramatic entrance and stealing my spotlight. Wow. You don't possibly believe that he deserves to be our main event now, do you? Now that you mention it, you're right. You should come to realize you cannot control the power of Sparta. You're wasting your time, buddy. I think he needs to learn the hard way. Yeah! Tu zajebistość walka, ale problem jest taki, że nie możemy używać naszego Swordmastera, bo kiedy naciśniemy kółko, to przywołamy do siebie Vergila i nie możemy zmieniać się w demona w tym czasie. Jest ciężko. To jest gorsza wersja tej walki, ponieważ nie możemy zmieniać się w demona. No i kurde, wywalił coś takiego i... Woo! Ominąłem wszystkiego. Jestem zajebisty. Wo! Dobra. Chodź tu, Vergil. Na szczęście, Vergil. Au! Non-stop atakuje właśnie. Dajesz, dajesz, dajesz! Gdzie ty tam się bijesz? Chodź tutaj, dzieciu. Na szczęście on też właśnie nam pomaga, dając dodatkowe obrażenia swoimi atakami. I nieważne co klikamy, on wtedy też będzie atakował, bo to źle jest od tego, że nie on sam atakuje, tylko kiedy my klikamy. Jakikolwiek atak. Skoczy, to skoczy. Dobra. Rozwalamy to. Ale teraz właśnie, kiedy mamy Vergila, to wcale nie jest łatwiej. Wow, jego trafiła, a nie mnie. No a Vergil gdzieś tam... No gdzie ten Vergil jest? Chodź tu! I napieprzaj w nich, pomóż mi trochę. Co za głupi brat! A, dobra. Boom. Vergil, ty pało! Chodź tu i nawalaj w niego. Nie! Teraz jest jedyny moment, kiedy walczymy jako Vergil, ale to nic nie daje, bo nie ma żadnych różnic w tym. Pierdzielę to! Vergil, ty ciućmo!
Trochę se przyciszę. Przyciszam sobie muzykę, głupie potwory. A, jestem skupiony teraz, sorry. Jeżeli nic nie mówię. I... Dobra, walczymy. Końcówkę już. I nawalasz ze mną. Znowu! No. Koniec, koniec. No, znowu! Cholera. Do końca, do końca, do końca, do końca, do końca! Kurde, bij go, bij go, bij go! Ale co jest, kurde? No nie! Jest, dobra. Myślałem, że już ucieknie. Ale bieda z tym, że musimy z Virgilem walczyć i nie mamy Swordmastera. Nie chcieli zainwestować w bota. For someone's dying words. Matko, ale to jest masakra, no... Widzieliście, jak dobrze mi szła walka na samym początku, wtedy z tym Arkhamem? A potem musieli dowalić nam tego głupiego Virgila. Nie mogli zainwestować w bota, tylko że walczy wtedy, kiedy my naciskamy guziki. I nie możemy przez to używać naszego Swordmastera, co jest dla mnie totalnym idiotyzmem. Dobra, tak czy siak, do zobaczenia i zapraszam was do ostatniego odcinka. Na razie, pa!